Wanda Stróżyk. Jest pani przewodniczącą? Tak, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Fiat Auto Poland. Usłyszeliśmy przed momentem wiele gorzkich słów na temat traktowania pracowników, ich rodzin. Usłyszeliśmy to od posła, usłyszeliśmy to od radnego miasta Tychy. Chcemy usłyszeć na ten temat cokolwiek od pani, która tak naprawdę na co dzień jest z tymi ludźmi, widzi co się dzieje, jaka jest sytuacja. No i chcielibyśmy również usłyszeć, jakie jest dalsze wasze działanie, aby tą sytuację uzdrowić. Tak, no najbardziej na sercu leży mi właśnie dobro pracowników. Przede wszystkim czasami jest nie tylko wynagrodzenie, ale też i sytuacja jakby psychiczna czy atmosfera w pracy jest bardzo ważna, bo Polak bardzo ciężko pracuje i dobrze pracuje. Natomiast nie tylko trud się liczy, ale liczy się właśnie ta atmosfera, żeby to było w spokoju, w szacunku dla pracownika ze strony kadry kierowniczej. No i tutaj zabrakło nam niestety tego szacunku ze strony pracodawcy, brak dialogu, brak właśnie tych rozmów, odrzucenie mediatora powoduje to, że przez cały rok nie mieliśmy możliwości podpisania porozumienia i wyższego wynagrodzenia. Wprowadzenia wyższego wynagrodzenia dla pracowników. Czy uważa pani, że tego typu protesty posłów, protesty senatorów, protesty ludzi dużej polityki są w stanie coś zmienić? Czy jest szansa na to, że ktokolwiek może na ten koncern wpłynąć, a przede wszystkim na dyrekcję tutaj Fiat Auto Poland? Ale ja wierzę, że zarząd turyński nie jest niewolnikiem naszego zarządu, naszej dyrekcji, bo mam nadzieję, że tak nie jest, bo od wielu lat proponujemy tutaj zupełnie inny rodzaj współpracy. Próbowaliśmy przy stole, ale niestety nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żeby można było sprawy wynagrodzeń załatwić właśnie przy stole. Wychodzimy na zewnątrz, bo to jest najprostsza i bezbolesna forma jakby protestu. Czyli nie szkodzimy zakładowi pracy, żeby przeszkadzać w produkcji, strajki czy cokolwiek. Natomiast to, co możemy zrobić, to możemy nawet stanąć w milczeniu tutaj. Tak jak była pomarańczowa rewolucja. Też ludzie stali, prawda? Więc wyprowadzam tych ludzi, a przede wszystkim jest im to potrzebne, żeby podnieść ich morale. Żeby oni się czuli, że ktoś się za nimi wstawia, bo czują się po prostu niejednokrotnie źle. Bo każą im się wypisywać ze związków zawodowych. Jeżeli jakaś organizacja ma odmienne zdanie od pracodawcy, no to wypisują ze związków zawodowych. Nie wiem, czy pan widział, na YouTubie właśnie ktoś wpuścił zapis o wypisywaniu, jest tam nagranie właśnie, jak wypisują po prostu z organizacji związkowych, szczególnie tam z Solidarności, prawda? No, rozpuszczają różnego rodzaju plotki, niejednokrotnie może to też nie jest prawdą, ale plotka też roznosi się po zakładzie pracy, że trzeba się wypisywać z Solidarności, bo to, bo tamto. Zmuszają, proponują pracownikom podpisywanie różnego rodzaju oświadczeń, takich upodlających, bo dla mnie to jest upodlenie, to co ostatnio usłyszałam, jak pracownik mi powiedział, to naprawdę został upodlony, bo musiał napisać oświadczenie, że to, że on się poprawi, że wycofają i to wszystko, no po prostu jest to coś niesamowitego. Usłyszałem, że gro pracowników składa tutaj do miejscowego sądu pozwy przeciwko fabryce, przeciwko Fiatowi Auto Poland. Ci ludzie wygrywają. Jak wygląda egzekucja tych wygranych wyroków? Jak wygląda egzekucja tychże odszkodowań? Po apelacji, oczywiście Fiat się apeluje, wie, że ma sprawę przegraną, sąd zasądza karę, bo jest kara zasądzona, jest tam miesięczne wynagrodzenie również, ale pracownik przez wiele miesięcy zostaje bez pracy, też mimo wszystko, to jest tak jakby kara, bo im się i tak to opłaca. Zapłacą karę sądowi, zapłacą jednomiesięczne wynagrodzenie pracownikowi, a pracownik jest 8 czy 9 miesięcy i tak poza pracą. A nóż któregoś się uda, że już się tak zniechęci, że nie będzie chciał wracać do tej pracy. Jest 5 chyba spraw wygranych, dwóch pracowników już pracuje, kilku jeszcze jest w apelacji. Natomiast ci, co należeli do Solidarności i nie wiem, ktoś jeszcze inny, może do innego związku, albo samodzielnie złożyli. Natomiast ponad 200 pracowników podpisało porozumienia stron. Ja przypuszczam, że to są porozumienia stron takie, weź tutaj podpisz, wymuszone. Bo wiesz, wymuszone, dlatego że świadectwo, nie będą mieć zabazgranego świadectwa z nieprzydatności, bo zwalniają ludzi z nieprzydatności. Ludzie, którzy pracowali w godzinach nadliczbowych po 2-3 miesiące w roku więcej, mieli tam chorobowego kilkanaście albo kilka dni nawet chorobowego i oni po tylu latach mogą powiedzieć, że ktoś jest nieprofesjonalny, niejakościowo coś nie robi czy coś. Pytamy gdzie ktoś został ukarany, jak jakościowo, ilościowo, a chorobowe ma takie prawo, jeżeli zachoruje, ma prawo, bo jest płaci na ubezpieczenie, prawda?
Także to dotyka nie tylko pracowników, ale przecież ich rodziny, dzieci, ludzi starszych, emerytów. Przed momentem usłyszeliśmy od radnego, że ten zakład jest tak naprawdę sercem tych, że ten zakład tak naprawdę powinien przynosić nie tylko dochody koncernowi, ale przede wszystkim rzeczowo i przede wszystkim sprawiedliwie wynagradzać pracowników. Tak nie jest. Myślę, że... No każdy zysk to jest niewypłacone wynagrodzenie pracownika. Każdy zysk to jest niewypłacone wynagrodzenie pracownika. Nawet gdy Fiat pokazuje, że nie ma zysku, to te pieniążki gdzieś tam są w rezerwach, gdzieś one są przekazywane, prawda? Także one gdzieś, więc koszt wynagrodzeń pracowników nie jest wielki. W związku z tym wynagrodzenia też nie są duże, bo w Oplu wynagrodzenie pracownika z 3-4-letnim stażem pracy jest o 1000 zł większe niż Fiat Autopoland, a to jest niedaleko, 50 km stąd. Więc tamten pracodawca może płacić więcej, a nasz pracodawca nie. Nie, Fiat nie płaci nie dlatego, że nie ma pieniędzy, nie płaci dla zasady. Nie można pracowników rozpuszczać, prawda? Sposób zarządzania, coś mi się nie podoba, poprzez strach, poprzez takie zastraszanie, bo wtedy, nie wiem, łatwiej się zarządza, albo nie wierzą, że można inaczej współzarządzać z pracownikami, bo nowoczesny sposób zarządzania to jest współzarządzanie z pracownikami. Jesteśmy z Wami i będziemy z Wami. Będziemy na bieżąco informowali, co się dzieje, jakie są postępy, czy te negocjacje w końcu zostaną podjęte. Serdecznie Pani dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Dzięki. Dzięki serdecznie.